Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale, ja nazywam się Gosia i w dzisiejszym filmie zabieram Was na Pyrkon, także możecie się spodziewać relacji. Ja właśnie siedzę w pociągu do Poznania, jestem w Bydgoszczy i wydaje mi się, że trochę więcej opowiem Wam, jak będę na miejscu. Także do zobaczenia już niedługo. Po wielu godzinach trasy zbliżamy się do Poznania Głównego. Jedziemy do Poznania Herbary. Tak Wam tylko mówię. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale w Poznaniu jestem od godziny 13. Mamy godzinę w pół do 6, jeśli dobrze patrzę. I dopiero zlądowałam na Pyrkonie. Tak, szukałam sobie noclegu i w ogóle tramwaje, takie różne rzeczy, dlatego no. Ale już jestem prawowitym uczestnikiem Pyrkonu, także będziemy sobie zwiedzać co nieco. Nie wiem, ile Wam dzisiaj pokażę z tej relacji, bo jeszcze mam spotkanie z Łosiem po drodze, także no, ale póki co to idę przed siebie. A teraz powiedzcie mi, jak ja to wszystko miałabym ogarnąć w jeden dzień? No raczej się nie da, dlatego sobie wykupiłam karnet na 3 dni na Pyrkonie i będę teraz szaleć, kurde, a teraz w zasadzie szukam wydawnictwa Winnie G.I.A. i w tym tłumie wiem tylko tyle, że to się znajduje gdzieś tam to gdzieś się znajduje, ale gdzie dokładnie to nie wiem, dlatego będę się jeszcze posiłkować tutaj magiczną mapą. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo nie wiem, czy znajdę. Nie wiem. I w ogóle Łosiu teraz spotkanie robi. I jestem rozdarta, bo Christy Golden... Nie Christy Golden, tak dobrze mówię. Christy Golden ma teraz spotkanie autorskie, w sensie podpisuje książki, autografii i w ogóle wszystko. Ja uwielbiam World of Warcraft, ja nie wiem, co mam zrobić, no ale dobra. Jakoś się odnajdę. Słuchajcie, byłam na stanowisku Fabryki Słów, kupiłam się w Patrycie Bricks, bo kurczę, nie mają, więc sama się postarałam, żeby coś tam mieć. I przy okazji byłam również na stanowisku Winnie Dzieje i poznałam osobiście w końcu Łukasza. Jej! I do tego, słuchajcie, patrzcie, co ja mam. Patrzcie. Nie wiem, czy Wam dobrze pokazuję. O, teraz nie widać, przepraszam. O, widzicie? Widzicie, kurde? Mam, a Wy nie macie. Nie no, dobra, kończę na razie, bo tutaj widzę, że Wy nic nie widzicie. Także do zobaczenia kiedyś tam. Przyszłam sobie na podpisywanie autografów przez Christy Golden, ale ta kolejka mnie przeraża. Także przyjdę chyba jutro, a dzisiaj polecę sobie na spotkanie z Łośkiem. Tak, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Także teraz idę na spotkanie z Łośkiem. Tak mi się wydaje. A jutro tutaj będzie czysty szał. I może nagram coś w końcu konkretnego, bo na razie to są takie, wiecie, z dupy wycięte filmiki, żeby tylko Wam powiedzieć, gdzie byłam mniej więcej i co robiłam i no. Także tą kolejkę tutaj, o, tą tutaj, tą magiczną, opuszczamy i zawijamy na miasto. Prawdopodobnie tu jeszcze wrócę, ale no. Do Łosia. Do Łosia! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu, gdzie idę właśnie na Pyrkon. Tak, nie będę Wam mówić, co się działo w nocy, bo bym mogła napisać o tym książkę. A może Wam opowiem później już w domu na spokojnie. Także no, teraz idę sobie na Pyrkę. Wszamać coś idę, na miasto lub na Pyrkonie, nie wiem, zobaczę jeszcze. No i będę się tak obkupywać.
tak będzie. W ogóle ile kotów zobaczyłam. Takie wiecie, jakieś kubki z kotami, jakieś magnesiki. Ja tam będę dzisiaj w swoim świecie, także myślę, że możecie liczyć na jakąś relację z tego, co tam się na tych stoiskach dzieje. Także proponuję Wam, żebyście ze mną jeszcze przez chwilkę zostali. Natomiast ja już lecę. Trochę piździ mrozem, ale to nieważne. No i do zobaczenia już niebawem. We'll be right back.
Pikachu, gdzie jesteś? Słuchajcie, kogo ja tu w końcu poznałam? Moja Nicola kochana i widzimy się po raz trzeci. Po raz trzeci się widzimy, tak że... No, to jest właśnie Nicola, z kanału jest na tak, żeby się do niej wbijać. I ja ją zobaczyłam dopiero w sobotę, także słuchajcie, no wczoraj cały dzień się mijałyśmy, nie mogłyśmy się znaleźć. To jest pierwsza osoba, którą też się spotkałam. Tak? No. Nicola nie spotkałam. Tak. Oni papierowe wersje. No, ona też ma być? No, gdzieś tam właśnie ma. A to ja można zobaczyć, bo ona ma rodzice. No, ale nie jest za dużo. Już? Nie, nie, nagrywaj dalej. I w związku z tym, że się znalazłam. O nie, ja o nie, nie wzięła. O nie, przyjechał, przyjechał ten cały zapas. Zakładka. A nowe, bo ja mam tu stare, to jest tak trudne, to jest bardzo. Jakie ładne. No. A ja i tak mam tu same, tylko zapomniałam ich wziąć. Także no. To jest Nicola, także pozdrawiamy wszystkich z Turkonu i zapraszamy za rok na przykład. Zwłaszcza, że ma być podobno Ilona Andres na fabryce sucha. Ta od Hejtańska. No ja wiem, ja oddałam krew i idę. Miałam taki bonus. Fabryka słów, jedna darmowa książka. To ja biorę tą Ilonę, nie? Biorę tą Ilonę i idę. Nie, tylko te co my wybraliśmy. Jakieś no. Miałam. No. No. Ale nic. Także my sobie gdzieś idziemy. W sensie ona gdzieś idzie, ja też gdzieś idę. No. I to na razie tyle. Także do zobaczenia. Hej. Proszę Państwa, znalazłam szanownego Łukasza. Nie wiem, czy go będziecie widzieć. On jest tutaj. Tam jest Pan Łukasz. I będziemy do niego szli. Tak, tam będziemy szli. W poszukiwaniu jednorożca, który prawdopodobnie został już odnaleziony. Dzień dobry, bo akurat robię streama. O, i tutaj zrobimy. O, siup. O, i co się wam podobało, moi drodzy, najbardziej? Pierdoły. Pierdoły, jakie pierdoły? Kurde, do 12 siedzieliśmy w tych pierdołach na piątym pawilonie. Grach, a gdzie jest wioska Naruto? Nie, to jest pustej. A nie, gry klasowe to. Nie, w takich pierdołkach tam, wiesz, takie podkładki, różne takie pierdoły, okay. Fajnie, warto tam pójść? O Jezu. Zaraz tam pójdę. No zaraz tam pójdę, a wiecie gdzie jest wioska Naruto, bo podobno jest fajna. Nie, ja nie wiem. 13, no 13 to ten rocznik na Naruto. Nie, no byłem starszy jak zacząłem oglądać. Nie, nigdy nie oglądałem.
O, tutaj jest pan, zobaczcie, Loki. Pan Loki knuje, na pewno, tak jest. Dobra, i, moi drodzy, tak, no lecę, będę chodził, słuchajcie, widzimy się w kosterce, myślę, po 18, no i super. Serdecznie w niedzielny poranek, jest po 11 i nie mam już totalnie siły na zwiedzanie Pyrkonu, aczkolwiek na Pyrkonie jeszcze jestem, no i tak, nie wiem czy ja wam coś dzisiaj pokażę, raczej nie, bo jestem totalnie zmęczona już po wczorajszym rajdzie na tym całym tutaj wydarzeniu, no. Ale myślę, że jako tak, o tak mniej więcej wam pokazałam, co tu się może znajdować. O ile można powiedzieć, że cały piąty pawilon jest tym wszystkim, bo tego jest naprawdę mega, mega dużo. Kolejki dzisiaj też nie są mniejsze niż wczoraj na przykład. No, także ja tutaj sobie jeszcze posiedzę, poczekam na jednego człowieka, który siedzi na prelekcji. Pozdrawiam cię, opowiedzmy bardzo serdecznie. I o 13 mam pociąg do Domciu i będę w domu po godzinie 6 chyba, tak? Może coś pomontuję, może nie. No, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, znajdujemy się na terenie Czuchowa i wracamy właśnie do domu z Pyrkonu, tak. Night is for our goal. Witam was ponownie, tym razem już w moich skromnych progach, jak widzicie jestem u siebie w domu, patrząc na te regały i w ogóle. No i teraz na spokojnie mogłabym wam opowiedzieć, co wydarzyło się na Pyrkonie, gdzie byłam, co widziałam, co przede wszystkim kupiłam i co przywlokłam do domu z Pyrkonu. Także jeśli jesteście zainteresowani tą częścią filmu, no to teraz możecie właśnie sobie to wszystko obejrzeć i posłuchać, co mam do powiedzenia. Wydaje mi się, że na sam początek najpierw pokażę wam, w co się opłowiłam. Nie wszystkie rzeczy są kupione, niektóre otrzymałam, ale nie będę tak tego jakoś rozgraniczać, po prostu pokażę wszystko to, co przytargałam z Pyrkonu, a czego nie miałam wcześniej. No i tak sobie będę tutaj się nachylać, bo wszystko mam na łóżku. I będę brać losowe, dosłownie losowe rzeczy. Ja nie wiem, czy ja je będę wam teraz pokazywać tak, wiecie, z tej wizji, jak wy teraz widzicie, czy po prostu będę wam to przybliżać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Pierwszą rzeczą, którą mam w ręku, jest to przypinka od Łośka. Byłam na spotkaniu z Łosiem i w piątek, i w sobotę, także on właśnie dawał takie swoje przypinki ze swoim logiem wszystkim osobom, które pojawiły się na spotkaniu i mi właśnie się trafiła też taka jedna przypineczka, w zasadzie już druga, bo pierwszą mam przyczepioną na Mogla i ona jest identyczna i ona jest ze zlotu w Gdyni, też również z Łosiem, jak się możecie pewnie domyślać. No i teraz właśnie do tej kolekcji dochodzi mi kolejna. Następną rzeczą, w zasadzie nawet tą samą, są kolejne przypinki.
Tym razem kłania się tutaj wydawnictwo Winnie, GIA i Łukasz, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, mogłam sobie wziąć przypineczki i jak możecie się domyślać, wzięłam same jednorożce. Tylko w różnych wersjach kolorystycznych. Jest czarno-biała, biało-czarna i taka full kolor tęcza, żygam tęczą tak zwane. Także sobie wzięłam również takie przypineczki. Od Łukasza, tak? Od w zasadzie Winnie J, mi się wydaje, że to tam nie ma rozróżnienia. I jeszcze rzuciła mi się w oczy przecudna zakładka magnetyczna i mówię, Boże, muszę ją mieć. A Łukasz mówi, no to weź. Dzięki, Łukasz, dzięki! No i tu jest taki świetny jednorożec z karteczką od Winnie GIA, czyli już jest nawet taki, można powiedzieć, marketing trochę się wkrada. I jest właśnie taki jednorożec i stół wygląda tak. Ja Wam to chyba będę wszystko przybliżać, tak mi się wydaje, bo tutaj nie wiem, czy będziecie to widzieć dobrze. Także no, taka zakładka magnetyczna do książek, do książki w zasadzie. I teraz tak. Witamy Fabrykę Słów i Patrycję Briggs. O ile dobrze pamiętam, to jest tom 7, bo mi brakowało. Tom 6, tom 5 i tom 4. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że podeszłam do stoiska Fabryki Słów, ponieważ zauważyłam tam Ulę, tak moją cudowną, taką cudowną, cudowną kobietkę, dzięki której w zasadzie mam przyjemność współpracować z wydawnictwem Fabryka Słów. I od dłuższego czasu ja się jej pytałam właśnie o czwarty tom serii z Mercedes Thompson, ponieważ no nie mogłam go dorwać, a Ula non stop mi odpisywała, że no nie mają na magazynie i nie ma jak i w ogóle. Dlatego stwierdziłam, walić to, kupię sobie sama. Więc kupiłam sobie od razu te cztery tomy, bo jeszcze się okazało, że w ogóle tych czterech tomów również nie mają na magazynie, tylko tam ósmy i będzie premiera niedługo dziewiątej części serii z Mercedes Thompson, także zaopatrzyłam się w czwarty, piąty, szósty, siódmy. Natomiast tamte dwa pozostałe to jesteśmy w kontakcie z Ulą, także spoko. Nie wiem, nawet nie wiem, co tu się będzie działo, ale no, czuję, że mi się spodoba, bo to jest seria podobna do Kate Daniels, którą uwielbiam. Uwielbiam i będę Wam to mówić dniami, nocami i kiedy tylko zechcecie. Także taki komplecik od Fabryki Słów, autorstwa Patrycji Briggs, czyli seria z Mercedes Thompson. Ja nie wiem, gdzie mam to kłaść, to ja sobie po prostu będę tak sobie będę kładła. No i tutaj jeszcze mam trzy książki z antykwariatu i po prostu szok. Gaiman, czyli Nigdzie bądź, chyba dobrze powiedziałam. Książkę tę kupiłam za 26 zł. Wydaje mi się, że prawie jak za darmo. Zwłaszcza, że no jest w idealnym stanie. Nie jest, w ogóle nie ma żadnego uszczerbku, no chyba, że liczyć tutaj troszkę tą wstążeczkę taką poszarganą. A tak to jest po prostu cud, miód i orzechy. I to właśnie mam z antykwariatu. Dokładnie z antykwariatu, już Wam mówię. Antykwariat Grochowski. Bo też każdy, kto tam podszedł do tego stoiska, to dostawał taką zakładeczkę. Taką zakładeczkę dostawał ja. Akurat mam dwie, nie wiem czemu. Chyba podjumałam komuś. No nieważne. Mam też trzeci tom Wojen Świata Wynurzonego od Lizzy Troisi. Jest to taka historia, którą czytałam swego czasu, jeszcze wypożyczając książki z biblioteki. Mam drugi tom, pierwszego niestety nie mam, ale prosili mnie, żebym ich pytała, żebym dzwoniła, być może będą mieli na stanie, także kupiłam sobie tom trzeci w szalonej cenie 14 zł i po prostu one nie są jakoś tak wybitnie zepsute, te książki, jakoś zniszczone. Dla mnie to jest prawie że nówka fungier. No jest tutaj trochę jakieś takie zagniecenia, ale naprawdę książka wygląda świetnie, jak na książkę używaną, także ja nie mam pytań, nie? No i ostatnia książka, którą udało mi się zdobyć właśnie na Pyrkonie, to jest Andrzej Pilipiuk i Norweski Dziennik. Tak, to pierwszy, Ucieczka. I również właśnie z antykwariatu i książka jest jak, no jak ze sklepu, nie? 16 zł chyba mnie kosztowała, także
Wiecie, o co chodzi. I tutaj również mamy podpis Andrzeja Pilipika, ponieważ był on na Pyrkonie przy stanowisku Fabryki Słów. W ogóle jestem pełna podziwu tego, jak on książki podpisuje, bo dla mnie to było jakieś niespotykane. No widocznie tak już ma. Także mam nadzieję, że w końcu zaznajomię się z twórczością tego autora, ponieważ no, muszę się przyznać, że jeszcze nic jego nie czytałam, a miałam kilka propozycji właśnie od Fabryki Słów, tylko no niestety rezygnowałam, ponieważ były to jakieś tam tomy kolejne, a ja nie jestem z tych, którzy czytają z dupy strony, a potem wracam do początku. Nie, wolę jednak te pierwsze tomy, także dlatego również tutaj jest tom pierwszy i wydaje mi się, że to będzie moje takie pierwsze spotkanie z twórczością Andrzeja Pilipiuka i mam nadzieję, że to będzie spotkanie udane. Ja Wam potem pokażę te autografy, to wszystko to tam będzie uwiecznione. I ostatnie, które już, z czego już korzystałam, czyli kubek. Ja mam fazę na punkcie kotów, no musicie to zrozumieć. I sobie kupiłam taki kubelątek. To wszystko będziecie mieli potem pokazane tak na zbliżeniu, bo mi się wydaje, że no teraz to tak gównianie jest przedstawione, ale są koty, są, reszta się nie liczy, cena wyłowcza 25 zł. Także no, słuchajcie, wiecie co, przypomniało mi się jeszcze, że mam dwie rzeczy, ale musiałabym po nie iść do kuchni, także poczekajcie chwilę. No i jeszcze jako prawilna kociara to mam taki magnesik z kotem, takim cudownym. W ogóle widzieliście pewnie to stoisko, bo ja je nagrywałam dosyć długo i tam na pewno jakieś wycinki z tego stoiska się znajdą, więc wziąłam sobie właśnie taki magnesik. No i jeszcze, jako że byłam w Poznaniu, to trzeba mieć jakąś taką prawilną pamiątkę z Poznania, wziąłam sobie jeszcze również magnes na lodówkę taki z widokiem na Stary Rynek, tak? Dobrze? Nie wiem, wybaczcie, byłam w Poznaniu trzeci raz i się nie ogarniam, także jeszcze taką. No i to właśnie wylądowało już u mnie na lodówce, dlatego musiałam po to iść. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, a w zasadzie dostałam ją od razu na wejście. Jest to taka, Boże, jak mi to krzesło piszczy, jest taka kosteczka. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, ja się na tym kompletnie nie znam, wiem, że to jest do gry RPG-owych, tak chyba, tatarka, zabij mnie, przepraszam. Także no, dostałam taką kuleczkę, kosteczkę, wróć, przepraszam. Taką kosteczkę dostałam i sobie będzie jako pamiątka z Pyrkonidła. No i nie licząc jeszcze, nie wiem czy tutaj sięgnie, ale no, jak nie sięgnie to trudno, ale tutaj mam jeszcze plakietkę, drugą, do kolekcji właśnie z Pyrkonu. I to są wszystkie rzeczy, które zdobyłam na Pyrkonie. Tak jak mówiłam, mam jeszcze trzy rzeczy dla swojej właśnie takiej znajomej teterki, kochanej, cudownej, szefowej, mojej przepięknej i tak dalej. Trzymam je w dłoni, ale nie mogę Wam pokazać. Naprawdę chciałabym, ale nie mogę, ponieważ teterka mniej więcej wie, co tu się znajduje, ale nie wie, jak to wygląda kolorystycznie, więc sorki, nie mogę Wam pokazać, ewentualnie pokażę Wam na Instagramie, jak już to wszystko do niej dojdzie i wtedy będę mogła Wam powiedzieć, co znajduje się w tej rączce. Także to już chyba wszystko z tych rzeczy, które nabyłam na Pyrkonie, a teraz mogłabym Wam opowiedzieć, gdzie byłam i co widziałam. Na Pyrkonie wylądowałam w piątek, zresztą mam tutaj bilet na karnet na 3 dni, za który zapłaciłam 99 zł plus przesyłka, żeby takie oto cudeńko do mnie dotarło do domu. I o ile miałam pociąg z Chojnic o godzinie 8, tak w Poznaniu wylądowałam o godzinie 13. I to jest dosyć zabawne, bo tam pewnie na filmie wcześniej ja o tym już mówiłam, ale tak naprawdę prawilnie na Pyrkonie znalazłam się mniej więcej w godzinie w 5:30 chyba było, a to ze względu na to, że miałam nocleg na totalnym wypizdowie, totalnym zadupiu, gdzie sam dojazd z centrum do tego noclegu trwał przez 1,5 godziny, więc no trochę się najeździłam. Co prawda nie było dużo przesiadek, bo tylko jedna, jak wsiadałam na Poznaniu Głównym do tramwaju, tak potem na Starołęce przerzucałam się w autobus i potem jechałam jeszcze dalej. I słuchajcie, warunki na noclegu, ja pierdziu, no teraz jeszcze mi się ktoś na Discordzie odezwał. Po prostu
To był hardcore nocleg. Ja nie mówię, że było jakoś nie wiadomo jak tragicznie źle i w ogóle, że woda mi na przykład kapała na nos podczas snu, bo dach nad głową był. Było tak w miarę ciepło, zważając na warunki, ale ogólnie miejsce, w którym miałam nocleg, miało właśnie remont. I były na przykład takie przeboje, że wchodząc do pokoju, kiedy już znajdowałam się w środku, i to był wieczór, i zastanawiam się, Boże, czy ja nie zgasiłam lampki, mówię, ale przecież tam nie sięga biurko, bo tak akurat spojrzałam na okno, przy którym stało biurko i mówię, kurczę, tak daleko biurko to nie sięgało i mówię, Boże, jakaś lampka, ale tam sobie potem przypomniałam, że przecież na tym biurku, jak przyjechaliśmy na ten nocleg, to tam nic nie było, było w zasadzie puste. I potem słyszę głosy i ja mówię, nie mam chyba urojenia, w ogóle godzina 22, a ja słyszę głosy. I mówię, nie, pić nic nie piłam, więc o co chodzi? I wiecie co, zauważyłam, że jak macie okno i był kaloryfer, to przy tym kaloryferze była dziura. Była dziura, przez którą ja mogłam włożyć rękę do drugiego pokoju, nie? Także ci, którzy tam byli za ścianą, to ja totalnie wszystko, ale to wszystko, naprawdę wszystko słyszałam, co oni tam sobie rozmawiają. Tam akurat było kilku starszych panów, opowiadali coś o swoich synach i tak dalej, w ogóle nie będę się tutaj zagłębiać w ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, no, mogliśmy sobie rozmawiać przez ścianę, która była płytą. Tak. Do tego jakieś kable zwisające były z sufitu, mieliśmy ćmy, w zasadzie jedną ćmę, żeby nie było, łazienka, tak, prysznic, z tego co się orientuję, był jeden na parterze, o którym nam nikt oczywiście nie powiedział i gdzie woda stała cały czas, więc nie wiem, czy ktoś by w takich warunkach chciał się umyć. Były trzy ubikacje, z czego jedna nie miała w ogóle drzwi. W drugiej cała deska klozetowa sobie chodziła w tą i z powrotem. Dobrze, że papier był, prawdę powiedziawszy. Ale nie było mydła, był pór. Także słuchajcie, to były takie warunki noclegowe, że ja tylko i wyłącznie się cieszę, że tam był dojazd. Zarówno w jedną stronę, jak i w drugą i że miałam dach nad głową, nie? Naprawdę. I już mnie nic więcej nie obchodziło, ale wydaje mi się, że nie wydaje, ja jestem pewna, że następnym razem już tam po prostu nie pójdę, chyba że to będzie jakaś mega desperacja, nie? Także jak przyjechaliśmy do Poznania o godzinie 13, bo tam jeszcze opóźnienia były, to tam z minutami. Także na Pyrkonie pojawiłam się dopiero w 5:30 chyba, bo musieliśmy lecieć te wszystkie walizki, nie walizki, zostawić tam na noclegu i potem jeszcze wrócić, więc 1,5 godziny w tą, 1,5 w tą, to już macie 3, więc to tak mniej więcej by wychodziło w tych granicach. I do tego jeszcze odnosząc się do noclegu, tak zamykaliśmy drzwi, to się cała ściana ruszała, nie? Ja myślałam, że w ogóle drzwi wezmę pod pazuchę i sobie wyjdę, nie? I jeszcze jak mieliśmy nocleg na górze i były schody, to te schody nie były poręczy. Więc jakby czasem ktoś się napił i go tak trochę, wiecie, ściągało w bok, to automatycznie ma przyspieszony proces schodzenia po schodach i jest na dole, tylko nie wiem, czy nie połamany. Tak, bo nie było poręczy i była totalna taka dziura ziejąca. Internet miał być, był, ale z hasłem. Tak, super, po prostu... Szkoda gadać. No i wracając, poszliśmy sobie na Pyrkon. To była tak gdzieś mniej więcej 6, czy to, no, nie będę was kłamać, ale no, gdzieś tam na pewno na tej relacji mówiłam, o której znajduję się na Pyrkonie. Pochodziliśmy tylko tak trochę, żeby tam ogarnąć, co gdzie jest. I potem dzida na miasto, na spotkanie do Łośka, które się odbyło w Kosteczce, do której też musieliśmy dojechać swoją drogą. No i było fajnie, tak. Tak mi minął w zasadzie cały piątek. Natomiast sobota, słuchajcie, ja pierdzielę. Czy wy wiecie, ile tam pierdu jest w tym pawilonie piątym? To jest po prostu nie do ogarnięcia. My jak przyjechaliśmy na Pyrkon w sobotę i to była chyba godzina 10, 11 może, tak od 12 do 17 grubo siedzieliśmy tylko i wyłącznie na jednym pawilonie, na pawilonie numer 5, gdzie właśnie pokupowałam sobie te książki, różne duperelki itd., itd. Byłam również na podpisywaniu książek przez Christy Golden i
wzięłam ogólnie 6 książek, ale stwierdziłam, że jak ja mam potem z tymi 6 książkami chodzić po całym Pyrkonie przez cały dzień, to mi plecy odpadną, to ja mówię, nie dziękuję, wezmę tylko jedną swoją ulubioną, a moją ulubioną z tej serii, z której mam oczywiście, są Wichry Wojny i właśnie ją sobie wzięłam. Ogólnie jak staliśmy w kolejce do podpisów tych książek, to za nami stały 2 dziewczyny i jedna mówiła, no, że chciałaby tak naprawdę książkę właśnie z Jane'ą, ale one są już niedostępne, nie można ich nigdzie znaleźć, a teraz ceny w ogóle są takie, nie? I ja tak sobie trzymam tą książkę, tak spojrzałam na Talara, Talar spojrzał na mnie, mówi, oddawaj tą książkę, mówię, nie, nie oddam. I w ogóle tak, Christine się podpisała, o tutaj, hoho, dała mi swoje 2 zakładki, bo miałam zakładki. Jeszcze do rozdania, kto mnie właśnie spotkał, ten mógł otrzymać ode mnie 2 zakładki. Dużo tych osób nie było, dlatego sobie pozwoliłam na takie szaleństwo i macie po 2, macie, bierzcie i korzystajcie z nich wszyscy. Więc dałam również Christy Golden po 2. Zresztą słyszycie tam chyba naszą wymianę zdań, co my tam żeśmy sobie gadały i tukły dłuba. Dużo tego nie było. Także dopchaliśmy się do niej po 30 minutach chyba, bo kolejka też trochę tam trwała. Telefon mi umierał niejednokrotnie. Potem znowu było spotkanie z Łośkiem, ale takie już bardziej prawilniejsze, ponieważ w sobotę to w Kosteczce zjawił się również Izdin. W ogóle Wywarna miał ogromnie pozytywne wrażenie, bo nie wiem czemu, ale wszyscy się go boją, mam takie wrażenie. Mówią, że to jest rzeźnik i w ogóle, o, a co tam się dzieje? A on jest taki. Naprawdę, Izdin, jeśli to oglądasz, chociaż wątpię, to Cię pozdrawiam z tego miejsca, naprawdę jesteś w porządku człowiek. Był jeszcze Ceteś, którego szukałam przez rok. Dzięki Ceteś, naprawdę dziękuję. W końcu mogłam Cię uściskać, przybić piąteczkę i zrobić sobie z tą fotę. Naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa, w końcu mogę umierać. Także był tam Ceteś, był tam Izdin, Tips potem się pojawił, my z Łośkiem tam byliśmy w takiej małej społeczności puszczowej i siedzieliśmy tam chyba do 23 i potem zawinęliśmy się do domu na ten nocleg. Ale o Jezus, co tam się działo na tym mieście, to nie wiem, ja nie wiem, jak tam ludzie mieszkają, nie chcę oceniać ludzi, którzy tam mieszkają i w ogóle, ale ja naprawdę byłam szczęśliwa, jak wsiadłam już do tramwaju, ale 2,5 klocka jeszcze musiałam iść z buta, bo się okazało, że o ile tramwaj dojechał do Starołęki, tak ze Starołęki już nie było nic w tamtą stronę, więc no trochę lipa i w ogóle jakoś tak się źle potem poczułam, nie wiem, zmuliło mnie trochę chyba, za dużo tam kombinowałam z jedzeniem. Wydaje mi się i z piciem, więc trochę mnie zmuliło i tak padłam, taka już myślałam, że w ogóle nie dotrwam. Zaś w niedzielę taki totalny spontan, luz, żadnego kompletnie planu, jeśli chodzi o Pyrkon. Po prostu poszliśmy sobie na Pyrkonik i siedzieliśmy najpierw na hamakach, potem w 15, gdzie spotkałam Nicole po raz drugi, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że w sobotę również ją zobaczyłam, tak. W ogóle z nienacka mi wyszła w tej piątce i tak i w ogóle co się dzieje, zresztą sami widzieliście, bo wcześniej to zostało, powiedzmy, że udokumentowane, nie, no może nie tak bardzo jak akurat żeśmy się spotkały, ale jak już rozmawiałyśmy, także spotkałam jeszcze właśnie Nicole i to była chyba jedna osoba ze świata książkowego, którą mogłam zobaczyć, bo reszta to gry, mogłabym wymieniać tutaj dosyć sporo osób, był Dargon Eldar, był Solnegas, był Tofik, o Jezusie, Quair był, no i Łosiu, Ceteś, i Izdin, i Tips, i w ogóle wszyscy byli, jeszcze nawet chyba Mini Klaus jakoś tak śmignął, coś mi się wydaje, ale już tam do niego nie zagadywałam, zresztą nawet nie jestem pewna, czy mnie kojarzy, bo ja tak bardziej za Łośkiem, no. I w piątek to po prostu byliśmy tacy zmęczeni jeszcze z tymi walizami, gdzie kółko mi odpadło, a co jest najśmieszniejsze, to w drodze do Poznania czytałam książkę Kółko się pani urwało. Więc no, urwało mi się, tak. Jak wróciłam do domu, to zauważyłam, że w ogóle kółka nie ma w walizce. I byliśmy z tymi bagażami i po prostu przez dłuższą część dnia siedzieliśmy w 15, tak, zmulaliśmy po prostu i nawet nie chciało nam się nigdzie chodzić, bo praktycznie obejrzeliśmy 6, 5, 15, a reszta to tak, tak wiecie, w polocie. Tak to jest właśnie, jak nikt nie ma planu na Pyrkon i się nie organizuje niczego i to potem tak wychodzi trochę z dupy. Potem poszliśmy na 14, ponieważ na Discordzie u Łośka odezwał się Opposing, że jest i że sobie siedzi, więc mówię, kurwa,
człowiek jest na prykonie, trzeba się z nim spotkać, koniecznie trzeba mu rozdać zakładki, przywitać się, uściskać i zrobić spotkę itd., itd. Dlatego ugadaliśmy się z Opposingiem, on był w pawilonie numer 14. I tam my sobie troszkę posiedzieliśmy, pogadaliśmy i piąteczka, te sprawy, także no naprawdę wielu ciekawych ludzi poznałam tak face to face w końcu, a nie tylko na czatkach i wydaje mi się, że z tego jestem najbardziej zadowolona, powiem wam szczerze, nie z tego co tutaj mam na tych regałach, te książki, te przypinki, nie. Wydaje mi się, że właśnie najbardziej jestem zadowolona z tego, kogo tam zobaczyłam, kogo spotkałam, z kim mogłam sobie zrobić zdjęcie, niestety lub stety, ale wydaje mi się, że jednak niestety, no kurwa, nie wpadłam na pomysł, żeby zrobić sobie fotę z Quairem. Bardzo Cię serdecznie przepraszam, słuchaj, może następnym razem się uda, mi to totalnie wyleciało z głowy, bo byłeś w zasadzie pierwszą osobą, która mnie zahaczyła właśnie w tym tłumie i w ogóle mnie rozpoznała, chociaż dziwne by było mnie nie rozpoznać w tych kudłach. No natomiast z innymi już staram sobie robić focie, no jeszcze z Ulą sobie nie zrobiłam z Fabryki Słów Kurcza. Trochę lipa, no przepraszam, no nie wpadło mi to do głowy w ogóle. Także wiecie co, wydaje mi się, że jeśli idziecie na Pyrkon, no to z dwóch przyczyn. Albo żeby właśnie iść sobie na przykład na maskaradę, popatrzeć w pierdołki, coś sobie kupić, jakieś prelekcje, coś tam, lub właśnie żeby spotkać się z ludźmi, których na co dzień nie możecie widzieć, nie? I to wydaje mi się, że był właśnie u mnie taki punkt zwrotny, że o ile Pyrkon fajnie, tak kurczę, no ci ludzie, nie? Szok po prostu. Ja już też mówiłam do znajomych, że to jest trochę dziwne, bo niby gadam o książkach, niby taki content bardziej skierowany w stronę książek, a ja prawie cały Pyrkon przesiedziałam z ludźmi grającymi w gry i nie mającymi w ogóle styczności z książkami, a jak mającymi styczność, to taką nie taką jak ja, powiedzmy, lub mniejszą, lub w zasadzie zerową i w ogóle. No fajnie było. Nie wiem, co mam wam jeszcze opowiedzieć, po prostu jestem zadowolona z tego Pyrkonu, który był. Byłam 3 dni i wydaje mi się, że i tak jeszcze wszystkiego nie ogarnęłam, bo naprawdę siedziałam tylko przy 6, 5, 15, tam do 14, tak polotem weszłam, jeszcze w gastro siedzieliśmy. W sensie nie siedzieliśmy, tylko ja szukałam Tetesia. Tak, znalazłam Cię w końcu. No i tak. Wydaje mi się, że będę za rok, bo już dostałam taki mały cynk, kto może się pojawić na Pyrkonie, więc kurwa, nie mogę przepuścić takiej okazji. Nie wiem, czy mogę Wam mówić o takich rzeczach, dlatego raczej Wam nie zdradzę, chociaż bardziej wnikliwi mogli to usłyszeć, bo wspomniałam o tym niestety. Ale mam nadzieję, że Wam to się nie rzuciło w oczy. Także wydaje mi się, że w następnym roku również pojadę na Pyrkon, również na 3 dni, żeby to wszystko poogarniać, ale do innego hotelu przede wszystkim. Pogoda sprzyjała, nie padało, to było najważniejsze. Ludzie tacy, stoiska takie, ludzie na stoiskach kolejni tacy. W ogóle jestem naprawdę mega szczęśliwa i mega zadowolona z tego, że mogłam tam być po raz drugi i nie zawaham się zrobić tego po raz trzeci i kolejne razy. No, także z mojej strony to już chyba wszystko, bo ja Wam raczej powiedziałam, tak rozglądam się po pokoju, bo ja już to wszystko mam porozkładane w poszczególnych miejscach, ale wydaje mi się, że wszystko Wam pokazałam. Tak. Teraz ewentualnie będę Wam robić zbliżenia na te wszystkie rzeczy, które Wam pokazywałam i one gdzieś tam w czasie Wam będę pokazywałam, tak, wiem, że się powtarzam osmyślane. No, natomiast no, z mojej strony to już chyba wszystko. Aha! I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną dziewczynę, która była na Pyrkonie. Miała przepięknie robioną, sama zrobiła dziewczyna, przepiękną, żółtą suknię. Dziewczyno, jeśli tego słuchasz, nie wiem jak masz na imię, nie wiem nawet, kurwa, kogo tam reprezentowałaś w tej przepięknej sukni, ale wiedz, że cholernie żałuję, że nie zrobiłam sobie z tą zdjęcia. Po prostu byłaś takim cudem. Jezus, byłaś taka piękna w tej sukni i jeszcze jak powiedziałaś, że zrobiłaś ją sama, to po prostu mózg rozwalony, ręka, noga, mózg na ścianie. Cudo, naprawdę było mi Cię bardzo miło poznać, chociażby z samego takiego, wiesz, wymiany takich zdań. I żałuję, że nie miałam z tą fotę. To jest chyba właśnie ten jeden taki większy troszkę ból dupy, że nie mam właśnie z tobą zdjęcia zrobiona takiego na pamiątkę i w ogóle, ale mam nadzieję, że ktoś ma i jak ktoś będzie miał, to po prostu Ciebie oznaczę i wtedy tam wpadniesz może na ten film i obejrzysz, co ja tutaj
pierdzielę 3 po 3 i się powtarza non stop i w ogóle, no dobra, nieważne, żeby nie przyciągać. Słuchajcie, jeśli nadal zastanawiacie się nad tym, czy wpadać na Pyrkon, to ja Wam serdecznie polecam, ale przede wszystkim jedźcie na kilka dni, bo jeden to się nie opłaca, nie zdążycie obejrzeć nawet jednego pawilonu, a zwłaszcza jak wpadniecie do piątki, to już jeżeli jak lubicie jakieś pierdoły, to już całkiem nie wyjdziecie stamtąd. Ja poświęciłam na to 4 godziny i jeszcze nie ogarnęłam wszystkiego, bo dopiero w domu dowiedziałam się, że było jeszcze wydawnictwo SQN, nie byłam w Molomie, nie byłam w Koterze, nie byłam w wielu miejscach, także no masa była tego. Także słuchajcie, jeśli się zastanawiacie, jeśli nie wiecie, czy to Wam pasuje, to jeśli lubicie pierdoły, jeśli lubicie prelekcje, przebieranki autorów różnych, podpisywanie książek, spotkania autorskie, na Poznań proszę. Proszę bardzo, kierować się na Poznań, kupować bilety. Z tego co wiem, to już jest data podana na kolejny Pyrkon. To jest 8-10 maja, o ile dobrze pamiętam, 2020. Także zapraszam. I wydaje mi się, że tam się również zjawię po raz kolejny. A z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że ta chaotyczna, jak zwykle, relacja Wam się spodobała. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału i tam macie taki magiczny przycisk czerwony subskrybuj, więc to musicie nacisnąć i dzwoneczek, jeśli chcecie mieć powiadomienia na bieżąco o filmach. Chociaż ja wtedy, jak puszczam jakiś film, to wrzucam to wszędzie, w zasadzie na Instagrama nie zawsze, ale na Facebooka już na pewno. Także wszystkie linki do moich social media będziecie mieli dostępne w opisie. Natomiast ja się z Wami żegnam, bo nie wiem, ile jeszcze bateria mi wytrzyma, już mi się język plącze. Także do zobaczenia, na razie, cześć i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Hejka!